Panie Marszałku, Wysoka Izbo, na wstępie chciałem podziękować za wszystkie te Państwa pytania, uwagi i głosy, zwłaszcza za te bardziej merytoryczne. Myślę, że w głosach części z Państwa pobrzmiewała faktycznie taka troska, że pewne sprawy należałoby uregulować i cieszy mnie również stanowisko Ministerstwa Sprawiedliwości, abstrahując od tego, czy jest moje ulubione ministerstwo, że jednak faktycznie pewne zmiany są nieuniknione i tak naprawdę to w interesie Polski i całego ustroju jest to, aby sprawy te szły w kierunku jak najprostszego uregulowania, aby nie komplikować nadmiernie życia przedsiębiorcom. I jeszcze tylko tytułem takiej ogólnej uwagi chciałem powiedzieć, że wcale nie uważam, że zmniejszenie kapitału zakładowego z 5 tysięcy do złotówki spowoduje eksplozję miejsc pracy. Nie, to nie jest tak, że ten projekt jest panaceum na wszystko. Skłamałbym. Ale dzisiaj prowadzenie działalności gospodarczej i zakładanie kolejnej jakiejś działalności to jest szereg proceduralnych rzeczy do wykonania, jak i również opłat. I na końcu tej drugiej ścieżki dokładanie kolejnych 5 tysięcy wcale nie pomaga. Bo to nie jest tak, że sprawiając zmniejszenie tego kapitału zakładowego zmienimy wszystko. No niestety pana Borysa Budki nie ma, a szkoda, bo chciałem się odnieść do jego argumentacji. Skąd inąd słuszną, którą podjął, że dziś wpis do KRS-u i monitora kosztuje po 500 zł, czyli to razem jest 1000 zł. No, myślę, że moglibyśmy zastosować przejściową formułę, gdzie ten kapitał zakładowy wynosiłby 1000 zł. No ale pomyślmy dlaczego. No bo dziś opłaty notarialne związane ze sporządzeniem tej umowy są do 3000 sztywne. To jest wręcz pewien ryczałt. No więc nie dziwi mnie stanowisko znowu Krajowej Rady Notarialnej, które jest negatywne, bo jak się zmniejsza taksa od mniejszej kwoty, no to, żebym był jak klasyk, oczywista oczywistość. I faktycznie wydawałoby się, że gdyby kwoty wpisu do KRS-u i do monitora kosztowały po 10 tysięcy, to dzisiaj nie mielibyśmy spółek z o.o. za 5 tysięcy, tylko musielibyśmy mieć za 20 tysięcy. Ale myślę, że pewną tendencję i pewną drogę musimy przyjąć. Pewnej tradycji prawnej, o której mówił pan Marek Ast, no mimo wszystko nie wszystko musi być pielęgnowane i kultywowane w wieczność. Trudno mi też zrozumieć uzasadnienie, dla których założenie czegoś za złotówkę jest śmieszne, a za 5 tysięcy już nie. Bo jak już wspomniałem, kwestie zabezpieczeniowe są dokładnie żadne i przy 1000 i przy 5000. Sformułowanie, że nie każdy musi prowadzić spółkę z o.o., no tak, pewnie. Tylko rolą Wysokiej Izby jest to, aby obywatelom ułatwiać, a nie utrudniać prowadzenie tych działalności gospodarczych. Jeśli myślimy inaczej, no to trudno, przykro mi. Co do pana Krzysztofa Borkowskiego. No nie zgodzę się, że koniecznie działalność gospodarczą muszą prowadzić ludzie, którzy mają pieniądze. Ale w przypadku tego głosu akurat wyniknęła istotna sprawa, bo skoro mamy globalizację i we Francji można zakładać spółki o bardzo niskim, że nikłym kapitale zakładowym, to przecież mamy Unię Europejską. No te spółki mogą też u nas prowadzić wewnątrz wspólnotowe nabycia. No i co? Francuzi u nas mogą kupować, posiadając spółki, a Polacy nie. Patriotyzm jest to dosyć jakiś specyficzny. No i zakładam, że dla pana posła Borkowskiego 5 tysięcy kapitału zakładowego przy jego stanie majątkowym i posiadaniu zakładów takich i owych nie jest żadnym problemem. Ale to nie jest ustawa dla pana posła Borkowskiego. To jest ustawa dla tych wszystkich ludzi. Przepraszam, pana posła Krzysztofa Borkowskiego, żeby doprecyzować. Oczywiście dziękuję za stanowisko Sojuszu Lewicy Demokratycznej.
Oczywiście również nie odnoszę się tutaj do żadnych postaw. Nie kupczymy ustawami, więc tutaj dziękuję, że powiem, bez względu na wszystko. Istotną i bardzo, bardzo merytoryczną uwagą była uwaga pana Andrzeja Romanka. Bo dzisiaj, w dobie nowych technologii, mamy taką sytuację, że może zdarzyć się przypadek, gdzie ktoś ma naprawdę genialny pomysł. Nie wiem, jakiś high-tech, Blue Connect. Zdarzają się ludzie inteligentni mimo wszystko, nawet geniusze. No i on nie może wejść w żaden, że tak powiem, układ, ani nie może sprzedać dobrego pomysłu korporacji, nie może w formie spółki wejść w żaden interes. A przecież można sobie łatwo wyobrazić, że mając rewelacyjny pomysł i odsprzedając część udziałów, za chwilę ta spółka może być warta miliony. Ale nie. W naszym układzie ktoś, kto ma świetny pomysł, nie może mieć spółki, bo musi wpłacić 5 tysięcy, których być może akurat nie ma, bo po drodze są jeszcze inne opłaty. Nie chciałbym się też odnosić do wszystkich państwa wypowiedzi, bo faktycznie niektóre szły na ilość, ale kilka ciekawych, pozwolę sobie jeszcze tylko przytoczyć. Bardzo ciekawa konkluzja pana Andrzeja Dudy, bo może faktycznie pewne kwestie z jednym okienkiem nie wyszły. No ale cóż, myślę, że jak posłowie opozycji powinniśmy próbować wszystkich dostępnych dla nas metod, aby tak naprawdę ułatwiać życie przedsiębiorcom, bo przecież my też nie jesteśmy panaceum na to wszystko. Podobnie jak ten projekt. To ma być ułatwienie. Czy Skarb Państwa, poseł Borkowski, czy Skarb Państwa jakoś może ponieść stratę z tego tytułu? No nie sądzę. Bo tak naprawdę budżetu ta ustawa nic nie kosztuje. Kto może stracić? Mogą stracić notariusze. Około 60 zł na wpisie. Bo ten ryczałt pomiędzy tym, co dostanie notariusz, notowane w moim mniemaniu też zbyt dużą ilość, ale to już jest kwestia regulacji w taksach notarialnych. Będzie prawdopodobnie, znaczy według, tam około 60 zł będzie różnica, więc Skarb Państwa to nie będzie nic kosztować. Unia Europejska. Ano, Unia Europejska nie ma wyraźnych wymagań co do wartości spółek, ponieważ te uregulowania są zawarte w dyrektywie Parlamentu i Rady Europejskiej 102 WE 2009 z 16 września 2009 roku w sprawie prawa spółek dotyczących jednoosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Stosowny dziennik ustaw L258 z 1 października 2009. Jeszcze chciałbym się odnieść do pana Cyconia. No, przepraszam, nie wszystkie pytania posła Cyconia zrozumiałem. Padło pytanie, czy dla kogoś 5 tysięcy jest problemem. No, pewnie dla siedzących tutaj, szacownych obywateli Rzeczpospolitej Polskiej, 5 tysięcy nie stanowi największego problemu. Bo być może jakiś tak, ale być może nie największy jest. Ale proszę mi wierzyć, że sporo ludzi w tym kraju ma problem z wpłaceniem 5 tysięcy, podczas gdy wcześniej już wydali sporą część jakichś tam opłat na inne rzeczy. Bo dzisiaj założenie spółki to jest również wynajęcie biura i szereg innych takich. Tak? Więc to są pewne, to jest tylko zdjęcie pewnego nadkładu kosztów. No i to by było tyle. Przepraszam, że jeśli na wszystkie pytania państwu odpowiem. A na pani poseł. A, Rada Notarialna, tak? No cóż, no stanowisko Rady Notarialnej raczej jest dla mnie oczywiste. No, jeśli notariusze będą mieć niższe opłaty z tytułu tej umniejszonej kwoty kapitału założycielskiego, to zgodnie z taksą notarialną stracą około 60 zł, czyli no tam
ten ryczałt, tam zdaje się widełki są do 3000 przy kapitale zakładowym. Jest 3000 i potem są widełki coraz wyżej. Więc dziwi mnie też, dlaczego ten ryczałt jest do 3000, że jeśli do 3000 spółka trzyma złotówkę czy 3000, to jest bez żadnej różnicy opłata. No ale jeśli 60 zł dla Krajowej Rady Notarialnej jest istotnym jakimś problemem, no to już trudno. Myślę, że te opłaty notarialne są i tak zbyt wysokie. Zresztą nie tylko czynności notarialne od tego typu działania są obłożone sporą opłatą. Generalnie czynności notarialne są drogie. Dzisiaj Polacy, słysząc notariusz, to od razu im się włącza kalkulator na wstępie. Więc no, te zastrzeżenia, no, jak gdyby, no, w moim mniemaniu, no, nie są zbytnio uzasadnione. I tu jeszcze było coś o obniżaniu. Pani poseł zadała pytanie, czy obniżenie kapitału, tak? Może pani przypomni, to postaram się od razu. Pani poseł. No pewnie, pani poseł, pewnie to stanowi dokładnie takie zagrożenie, jak zagrożenie w kwocie kapitału zakładowego spółki z o.o. w wysokości 5000. No, miejmy świadomość, że dla dzisiejszych kosztów, bo wszyscy tutaj rozdzieliliśmy szaty, kiedy to w styczniu były podnoszone koszty pracy o 2%, składki były podnoszone i mówiliśmy, że to będzie zabójstwo miejsc pracy, że to spowoduje, że w Polsce miejsc pracy nie będzie przybywać. Natomiast jeśli mamy zdjąć o 5000 kapitał zakładowy, to już dzisiaj nikt nie mówi, że alleluja, bo to w końcu będą jakieś miejsca pracy. Dla obrotu gospodarczego, jak i zarówno płatności i tego łańcuszka płatności i płynności finansowej, kapitał zakładowy praktycznie nie ma żadnego znaczenia. Proszę sobie, biorąc ulotkę jakiejkolwiek firmy, zastanowić, ile razy pani spojrzała na koniec na tą małą stopkę, gdzie tam jest napisany kapitał zakładowy. Dzisiaj kapitał zakładowy nie pełni żadnej funkcji gwarancyjnej. Były wielkie firmy typu Kowek, chociaż nie pamiętam, to one chyba miały inną strukturę, ale kapitały tam były potężne i co się stało? I nic. Puściły z malinami naszych przedsiębiorców. Maliny puściły. Także kapitał zakładowy nie ma żadnego znaczenia. Dzisiaj dużo bardziej istotne znaczenie ma to, czy firma ma dobrą renomę, czy się wywiązuje z płatności. Dzisiaj większe znaczenie ma to, czy jest w rejestrach dłużników oraz to, czy ma stosowne poręczenia i zabezpieczenia. To jest dzisiaj gwarancja płatności, nie kapitał zakładowy. Natomiast kapitał zakładowy, jego obniżenie ma być ułatwieniem, ma być zdjęciem po iluś płatnościach tej górki, żeby tego ktoś dodatkowego 5000 nie musiał płacić. Za wszystkie państwa, zwłaszcza mówię te merytoryczne pytania, bardzo dziękuję. Proszę jeszcze raz o refleksję do jutrzejszego głosowania. Nawet jeśli ministerstwo przygotowuje pewne działania, to proszę mi wierzyć, i to wcale nie jest absolutnie populistyczne. Nie wiem, ile tu pytających było przedsiębiorcami, ja kiedyś byłem, może nie takimi dużymi jak koledzy występujący wcześniej, ale proszę mi wierzyć, że czasu nie ma i każdy miesiąc, każde dwa miesiące kolejnych ułatwień dla przedsiębiorców, bo jak już powiedziałem, nie jest to panaceum na wszystko, jest praktycznie na wagę złota, więc proszę o konstatację, o jeszcze przemyślenie tego przez noc i jutro skierowanie tego projektu do pracy w komisjach, gdzie będziemy mogli kolejny krok ku ułatwieniu polskim przedsiębiorcom i w walce z tym, co tak nazywamy kryzysem, podjąć. Dziękuję Wysokiej Izbie. Panie Marszałku. Dziękuję.